Panie dyrektorze, po wielu latach starań Muzeum Lotnictwa w Krakowie pozyskało teren należący do dawnego lotniska i przylegający do obecnego terenu muzeum. Jak zamierza pan ten teren spożytkować, wykorzystać? Teren został przekazany przez władze miasta Krakowa w pewnym określonym celu, mianowicie na tym terenie musimy utworzyć park kulturowy, park lotniczy. Tak, jak pan redaktor zauważył, jest to teren dawnego lotniska, a więc lotnictwo powraca na ten teren. No, tylko tyle, że muzealny i będzie to park, do którego będą mieli dostęp oczywiście krakowianie. Ta nazwa park lotniczy, czy też kulturowy park lotniczy, co właściwie oznacza? Jak należy to rozumieć? Jak należy rozumieć? Chcielibyśmy, żeby to lotnictwo było tutaj mocno zaakcentowane. Ten teren jest historią tego lotniska od czasów przedwojennych, przed I wojny jeszcze światowej. I chcielibyśmy, żeby tutaj od czasu do czasu pracował silnik lotniczy, żeby w sposób dynamiczny pokazać stary samolot, który kołuje po dawnym lotnisku z epoki, w której ten samolot powstał. Już niebawem rozpocznie się nowy sezon wystawienniczy. Jakich nowości możemy się spodziewać w muzeum? Z nowości będzie 5 nowych silników, które zasilą naszą dość bogatą kolekcję silników lotniczych. Oprócz tego z samolotów przybędzie PWS-26, któremu przywracamy jego oryginalne przedwojenne malowanie. Ponadto Iskra trafi do muzeum i najprawdopodobniej również MiG-23, z tym, że jest to uzależnione, kiedy samolot wyląduje w Balicach. Od kiedy zaprasza pan zwiedzających? Z początkiem maja otwieramy muzeum, no i zapraszamy wszystkich.